Organizm ludzki jest przystosowany do regulacji, do termoregulacji i problemy pojawiają się wtedy, kiedy albo istnieją jakieś choroby, jakieś przyczyny, które tkwią w nas, że ta termoregulacja jest nieprawidłowa, lub jeżeli my przesadzimy, czyli jesteśmy zbyt długo przebywamy na słońcu, ta ekspozycja jest, tak jak powiedziałem, bardzo długa. Kto powinien unikać słońca? Przede wszystkim osoby starsze, u których zaburzone jest działanie ośrodka termoregulacji zlokalizowanego w mózgowiu. U takich osób nie tak jak należy przebiega proces pocenia się. Tak samo małe dzieci, które są bardzo podatne na wysoką temperaturę. U tych dzieci ten ośrodek termoregulacji jeszcze nie jest z kolei w należyty sposób wykształcony, podlega procesowi rozwoju. Co powinniśmy spożywać podczas wysokich temperatur? To znaczy, jeżeli chodzi o napoje, to praktycznie powinniśmy spożywać tylko wodę mineralną, przy czym nie powinna to być woda taka prosto z lodówki, bo narażamy się wtedy na infekcje górnych dróg oddechowych, szczególnie anginy. Latem jest więcej przeziębień niż zimą, o dziwo. Jeżeli chodzi o inne napoje, to mogą to być soki owocowe, soki warzywne, raczej przecierowe. Często rodzice zostawiają dzieci w samochodzie. Czy to jest dobra decyzja? No to jest decyzja, która ma bardzo często bardzo tragiczne konsekwencje. Jeżeli się nie znajdzie nikt, kto temu dziecku pomoże, po kilkunastu minutach może dojść do zatrzymania krążenia u takiego małego człowieka. Organizm do jakiej temperatury jest w stanie sprawnie funkcjonować? To też zależy. To właśnie tak jak powiedziałem, zależy to od chorób, które ewentualnie mamy, od naszego wieku. Myślę, że przegrzanie organizmu powyżej 41 stopni Celsjusza jest już bardzo groźne dla życia. Takie najłagodniejsze objawy to jest ogólne złe samopoczucie, uczucie rozbicia, zmęczenie, podwyższona temperatura ciała. Przy przegrzaniu ta temperatura może przekraczać nawet 39 stopni Celsjusza, więc czujemy się tak, jakbyśmy byli bardzo, bardzo przeziębieni. Do tego dochodzi ból głowy, mogą być zaburzenia widzenia, nudności, wymioty. Może dojść do drgawek, w skrajnych wypadkach do utraty przytomności i zgonu. Jak osobie przegrzanej pomóc? No jeżeli mamy taką osobę w swoim najbliższym otoczeniu, to pierwsze co należy zrobić, to usunąć ją z tego miejsca gorącego, czyli ze słońca, czy z jakiegoś dusznego, wilgotnego pomieszczenia. Umieścić ją w cieniu, zapewnić prawidłowy przepływ powietrza, po prostu może ją nawet wachlować. Poza tym stosujemy zimne okłady w okolice dużych naczyń, na kark, na głowę, w okolicach pachwin. Jeżeli stan takiego chorego się nie poprawi, no musimy zasięgnąć porady lekarskiej.